Tibetu jest na przykład jedno z nielicznych zdjęć z Tybetu z samospaleniem. Większość zdjęć z samospaleń to są zdjęcia miejsc po samospaleniu albo zdjęcia przed samospaleniem. W każdym razie dzięki samospaleniu Tybetańczyków najbardziej popularnym sprzętem w turystycznych miejscach w Tybecie stała się gaśnica. Chińczycy dbają, żeby w każdym miejscu w Tybecie była gaśnica i żeby w razie czego tych ludzi gasić. Jakoś tak Jana Palacha wszyscy pamiętają, może nie wszyscy, ale się pamięta. Siwca się pamięta. A ja mam problemy, żeby wypowiedzieć prawidłowo 151 imion i nazwisk. Ćwiczę to w domu jeszcze. Kiedy było ostatnie samospalenie? Wiosną tego roku. Ta fala opadła trochę, bo to najwięcej było zaraz po... Rok po olimpiadzie się zaczęło. W roku olimpiady były zamieszki, zostały stłumione. Ilość policji i wojska przekroczyła, zdaje się, ilość ludności rdzennej w Tybecie i potem zaczęły się właśnie samospalenia. No i ta liczba rośnie, będzie rosła pewnie. Już tam Dalai Lama 5 razy prosił, żeby tego nie robili, że w końcu jest ich mało. Tekst pod tytułem Tybetańska łączniczka. Codziennie rano, wsiadając z pociągu, wypatruję jej śladów. Ty, mamy tutaj refren nagrany, czy nie? Chyba nie. A może? Tylko to mamy nagrane. Tak, to jest refren. Czuję niepotrzebny.